fragment Ewangelii Mateuszowej. Matka synów Zebedeusza odeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. To bardzo pouczający moment, kiedy matka Jakuba i Jana prosi Pana Jezusa o specjalne potraktowanie dla swoich synów. Jezus idzie do Jerozolimy, to jest Jego ostatnia droga. Mówi uczniom, że będzie tam ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Lecz oni jakby tego w ogóle nie słyszą. Oni myślą, że wreszcie ustanowi królestwo mesjańskie, że po to idzie do Jerozolimy, że oni będą przy nim mogli być wywyższeni, że mogą zrobić przy nim dobrą karierę. Ale Pan Jezus idzie, żeby umrzeć na krzyżu. Wyraźnie im o tym mówi, lecz ich interesuje tylko to, jakie miejsce im przypadnie w Jego królestwie. Tu uwaga na taką postawę, bo wiara w Chrystusa bez krzyża, bez miłości ofiarnej, wiara, w której nie ma miejsca na tajemnicę krzyża, jest wiarą zdeformowaną. To jest lekcja, której uczymy się służyć, dawać siebie, a nie szukać tego, co dla mnie jest dogodne. Dzisiaj jest święto świętego Jakuba Apostoła. Był synem rybaka Zebedeusza i Salome z Betsajdy. Był starszym bratem Jana Ewangelisty. Był jednym z pierwszych uczniów Jezusa i wraz z Piotrem i Janem należał do grona apostołów najbliższych mistrzowi. To pierwszy spośród apostołów, co przelał krew za Chrystusa. Został ścięty mieczem w Jerozolimie na rozkaz króla Heroda Agryppy I około 44 roku. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich. Według starych hiszpańskich tradycji jego relikwie spoczywają w Santiago w Compostelli, gdzie były od wieków celem pielgrzymek. Jest patronem Hiszpanii i Portugalii, a także wszystkich pielgrzymujących. Dziś módlmy się o łaskę pokornego służenia Chrystusowi i pokornego chodzenia Jego drogami z Maryją w różańcu, przyzywając też świętego Jakuba. Polecajmy wszystkich pielgrzymów, szczególnie tych, co nawiedzają Jasną Górę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.